jeszcze by to Paweł Gmigli dla was wyklęła odcinku Wiedźmina. Skończyliśmy właśnie tutaj, koło Jaskra. Królewska służba. I wiecie? Zbliżamy się powoli do końca. Czekaj. Oczywiście zamknięte. Oczywiście, mogę się spodziewać. A ci tam walczą. Uhu. Alkohol. Szyk, szyk. Kurwa! Zejdź mi z drogi, Geralt. Nie chcę z tobą walczyć. Więc mnie do tego nie zmuszaj. Nic od ciebie nie chcę. Mam rozkazy do wykonania. Musimy uratować to królestwo. Oddając cywilów na żer mutantom? Nasi bracia więksi to nie mutanci, ale nowa rasa. Nowa nadzieja. Ofiary są konieczne. To smutne, lecz nieuniknione. Rycerz płonącej róży, broniący potworów przed ludźmi. Jak nisko upadłeś, Zygfrydzie. Wyciągnij miecz i postaraj się przynajmniej umrzeć z godnością. Ratuj się, kurwa! Ma w tym? Ale nie mam. Poddaj się! Ludzie! Odstąp, służy! Ludzie, ratujcie! Dobra. I oczywiście jeszcze działa mi jaskółka, więc wypuśćcie kiem, więc... To jest jaskry? Dobra. No bo to jest dużo mocy. No, dużo tracę życia, no niestety. I za dużo w ogóle tracę. No, taki jest pyk, ale nie żyjesz, chłopie. O, świetnie. Mutant nie żyje. A ty zostaw moją... mam przyjaciółkę, chuju. Dobra. Zabiliśmy go. Uleczyna? Nie zupełnie. Zakon zrzucił ostatnie maski. Wielki Mistrz musi się czuć bardzo pewnie. Postawił wszystko na jedną kartę. Zmutowani rycerze zakonni terroryzują miasto. Ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Nawet Siegfried z Danel, pobożny rycerz, dał się omamić. De Aldersberg wie, że historię piszą zwycięzcy. Jeśli wygra, zrzuci winę na nieludzi lub króla. Musimy go powstrzymać. Rację. No właśnie chciałem ich przeszukać w ogóle, co oni mają. 28 ogrenów, 22 ogrenów. Sztylecik to, taki sztylecik to gówno. Czyli to tam gówno. Sztylecik, co? Ucieknie? O kurwa. Ja coś ucieknie, więc do niego wchodźmy. Chodźcie do środka, będzie bezpieczniej. Masz rację. Ale zanim pójdziemy, to... Kurwa! Był tutaj... Tutaj chyba był. A te drzwi w ogóle są otwarte w ogóle?
Tu jest kosmiczny cel, więc... Aha, zamknięty. Racja. Już ich nie ma? Ale dom, kurwa, oho. Ale dobra. Tam jest, biją się, więc chodzimy. Oczywiście do tego domu nie mieliśmy dostępu, teraz mamy dostęp. Bezpieczny dom. Pustelnik? O kurwa, przypadek. Nie sądzę, żeby oni zostawili. Wszyscy pogłupieli. Zaldi? Witam, witam. Jak ci się powodzi, krasnoludzie? Nie narzekam. Na wojnie można nieźle zarobić. Tylko podatki złodziejskie król nałożył, niech to zaraza. To czemu tutaj siedzisz? Czemu? Nie widzisz, co się dzieje? Po ulicach biegają zakonnicy, żołnierze i skojatel. Sieką, kogo się da. Dla wszystkich zaś jestem zdrajcą, kurwa żmać. Rozumiem. W dodatku wszyscy mają głowy pełne przepowiedni, przeznaczenia, dziwnych znaków i innych bzdur. Nie ma do kogo gęby otworzyć. Przykro mi, ale muszę już iść. Bywaj. No. Wawka? Wiewiórki i zakon tak samo suche. Na bagnach żyć nam nie dają. No tak, wpadliście między młot a kowadło. Miałam syn białowłosy. Twoje przeznaczenie się wypełni. Przybyłam, aby ci przekazać te słowa. Nie bądź jak błotny żółw, który myli światła sadyb z migotaniem bagien. Zapamiętam. Okej. Okay. O, że na dziewczynka też jest północy. Tutaj są kurwa wszyscy. Witaj, Wiedźminie. Witaj. Boję się. Zgodnie z przepowiednią nadszedł czas pogardy. Co masz na myśli? Znasz przepowiednie Itliny, Wiedźminie. Słyszałem o niej, ale nie pamiętam szczegółów. W czasie wojny z Nilfgaardem ludzie mówili, że proroctwo się spełnia. Albowiem Itlina przypowiedziała, że ziemia spłynie krwią Ensit, krwią elfów. Mówili, że nadszedł wiek miecza i topora, wiek wilczej zamieci. Znasz dalszy ciąg, Wiedźminie? Nie pamiętam. Oto przepowiednia. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i czas pogardy. Ted Dayret, czas końca. Świat umrze wśród mrozu. Dość pesymistyczna wizja. Wiesz, co myślę? Wydaje mi się, że wszystko jeszcze przed nami. To dopiero początek. Być może. Wszystko zależy od nas. Bywaj. Niech wielka Melitele ma cię w opiece. Historie zwykłych ludzi interesują mnie bardziej niż przepowiednie. Wiem, że troszczysz się o ludzi. Widziałam Carmen, taką szczęśliwą z kapitanem straży. Wiesz, że się pobrali? Miło to słyszeć. To dzięki tobie, Wiedźminie. Słyszałam, że odczarowałeś Vincenta. Tej biednej dziewczynie należy się chwila szczęścia. Biednej? Carmen wiele przeszła. Mieszkała na podgrodziu. Jej ojciec był kapłanem Wiecznego Ognia. Cholerny świętoszek. Zaszła w ciążę i wyrzucił ją z domu. Wylądowała w zimie bez grosza przy duszy. Wiesz, jak to się skończyło. Nie znałem tej historii. To rzuca inne światło na wiele spraw. No, dowiedzieliśmy się pewnych nowych rzeczy. Ale dobra. Schody na dół. Drzwi. Tylko? Ty pustelnik też jest, więc z nim też pogramy. Wiedźminie, ty... Wykonuję ważną misję dla króla. To się chwali. Ja również chciałem w tych trudnych czasach zaoferować Foltestowi swoje usługi. Właśnie szukam przejścia. Wiecie? W stronę klasztoru. Posłuchaj. Zdołałem się wiele dowiedzieć o znanym powszechnie zjawisku dzikiego gonu. Dobrze. To później nam opowie, bo nie mamy czasu i ognisko. Potem to mamy nowe talenty, więc co? Dużo grałem na to, ale nie. Wytrzymałość.
dajemy w wytrzymałość, bo oczywiście, oczywiście wytrzymałość się nam należy. Tutaj dam, to jest jeden kłem. Akcji, no właśnie. To może użyję. I akcji, użyłem wszystko do akcji, więc co? Agrenia nie dam graty, tutaj mam dość dużo tych alkoholi, ale nie dam... O, skokło to! To ty talent! O kurwa! Grom, na razie nie potrzebuję. Kot, no to, to też później. Szczęście, a to był izolowany okres na 50%, o! No... Dobra, zwiedzi jakoś mi poszło, dobra. Pustrzyk, dwa razy, dobra, trzy razy i jaskółka, bo ci się będą potrzebne. Dobra. Oczywiście przemytujemy i co? Oczywiście nie mam już jaskółki kot, jaskółki pustku, co? Znaczy pustek mam, dobra. To co? Pustek jeszcze raz. I jaskółka. A tu jeszcze wierzba. A uciekinier co powie? Witajcie. Nie tylko was przygnała tutaj wojenna zawierucha. Nie zabawimy długo. Musimy dostać się do klasztoru. A więc jesteście z tych, którzy postanowili oddać się pod opiekę wiecznego ognia. Cóż, wasza wola. Ale nie ma sensu wracać teraz na ulicę. Zginiecie. Jest inna droga? Możecie spróbować przez drzwi w piwnicy. Dokąd prowadzą? Do innych piwnic. Powinniście w końcu znaleźć jakieś wyjście, ale nie gwarantuję, że to bezpieczna droga. Zaryzykujemy. Klucz powinien leżeć gdzieś tutaj. Dobra. Muszę poszukać klucza. Znajduję gdzieś w tym domu. Tak? To właśnie na dół. O! Jest klucz, to jest regula. Proszę, proszę, dobra. Mamy tutaj, o kurwa, dobra. To jest, przepraszam, to nie potrzebuję. Jest to ten, dobra. O kurwa, ale jest ten nasz przyjaciel. Edmin, miło cię widzieć. Widzę, że wojna ci służy. Nie muszę już ukrywać się na cmentarzu. Tu jest bezpiecznie. Nocami wychodzę na ulicę. Mam jedzenia pod dostatkiem. Nie narzekam. A mieszkańcy tego domu nie mają nic przeciwko? Trochę się mnie boją. Tylko ta mała smarkula tutaj przyłazi i gada jak nakręcona. Muszę już iść. Bywaj. Chyba wiadomo kto. Dobra. Ty właśnie. Przecież mam jeszcze ten eliksir, który mogę wypić. Nie, mocny alkohol nie. Regula. Notatki zrozumiałe na średni i złoty talent. Ja tu regula. Na tym czasie szkoda, jak sprawdzony jak regula, a tego szkodniki są jeden szablu i dwie. Dobra, dodaję jeden szczebny talent i jeden złoty. Można je wykorzystać w dowolnych ulepszeniach. Dobra. A tutaj miałem też gdzieś ten. Krosmanek to nie ten. Ale chciałbym kota, no kota sobie miał ulepszyć. Dobra. Właśnie, jeszcze tą zdać tutaj jaskółkę też mam gdzieś tutaj. O. 5x5. Alkohol, azot. O, jest, dobra. No, oczywiście mogę wziąć. Ale trzy, no tak. Przy tego gula, dobra. Alchemia? Mogę panu zrobić, ale nie. Chwilowo się wstrzymie. Chwilowo się wstrzymie. Wilk. Przyjęcia zadanie na krytyczne trafienie. O, dobre. Ale dobra, nie to, nie to. Jeden złoty. Akt to już wszystko. Igni
Nie za bardzo. No chyba daję to, chyba nic nie dam. Nie dam, bo... Dobra. Dobra, okej. Dopóki wszystko działa, to idziemy. Ja pierdolę! Oczywiście się przyda na... Oczywiście na eliksiry. Już? Musimy się śpieszyć. No dobra, spoko. Wynoście się stąd! Nic od was nie chcę! W piwnicy były potwory. Kurwa! Serio, w tym momencie... Tak, wiem, co mi to wkurwia, że... I tak zginę. Znajdą mnie, dopadną. Opanuj się. Jak można się stąd wydostać? Ja nie mam zamiaru nigdzie iść, ale wy możecie spróbować oknem. Dzięki. Możemy wydostać się przez okno. O, okno kurwa krzesiwo. Ty właśnie, przecież miałem... Już? No. Trochę lepiej. Dobra. Wyzięła traktorna. Oczywiście dostanę blisko okres trunku w ogóle. Co jest? Więc żyjesz. Twój widok sprawia mi ból. Mów jaśniej. Nie jestem w nastroju na zagadki. Toru wielnie żyje. Wiem wystarczająco wiele, by za jej śmierć winić ciebie. Choćby z powodu zaniechania. To prosił, żeby znów wymyślić jakiś cywili. Otóż oczy jeden zrobiła, a ją twoja ukochana wojna. Przestań w kresie, krzywać przyszłości. Chwila. Sam nie wierzysz w to, co mówisz. Potrzebujesz to Ruwiel wyłącznie jako pretekstu, żeby znów wymordować jakiś cywili. Pokaż, że masz jaja i przyznaj to. Nie waż się szargać jej imienia, Dłan. Jesteś zaślepiony, Iwin. Złożysz każdego i wszystko na ołtarzu twojej ukochanej wojny. To nienawiść, którą podsycasz od lat, zabiła Toru Wiel. Jeśli mam cię zgładzić, żebyś to zrozumiał, niech i tak będzie. Gin, Dłan! Czekaj, tam było coś, ale... Godzina próby! Na nich! Jest to kurwa przygotowany? Schodzi gwiazda elfów! Krzyża zginie, no. Wybiła godzina próby! Neni! Dobra. Muszę ich pokonać. O kurwa, serio? Czekaj, igni. Kurwa, Krit.
Dobra. A? Dobra, próbuję go pokonać raz, dwa. Dobra. Komanda w ogóle. Dużą karina. Ulgotnić? A ty nie zabije, kurwa! Będziemy musieli trochę się pobrudzić. Jedyna droga do klasztoru prowadzi przez kanały. Zakon jej nie pilnuje? Nie przyszło im to do głowy. Widzisz? Zaląkł się tam Coigl. Może być naprawdę duży. Faktycznie, ostatnie dni zapewniły Coiglowi masę świeżego mięsa. Mam nadzieję, że nie zdążył się rozmnożyć. O kurwa! Nie sądzę, by znalazł partnerkę. Słyszałam tylko o jednym Coiglu. On nie potrzebuje partnerki. Jest obojnakiem. No i mamy, ludziszka, mamy. Oczywiście ubrę tam trochę tych szczątków. Oczywiście to jest lokale pójście. Gdzie jeszcze, jeszcze szczątki? To i to, dobra. Dobra. Musimy się śpieszyć. Zginiesz. Ja pierdzielę i gamisz w ogóle. Co jest to w ogóle? Chwila. Migaty są tylko, ale... Nie no, chyba przez te drzwi musimy iść. Zamknięte. No ładnie, a my zbliżamy się już powoli do końca. Przemyski mecz Derwen. Perfekt. Tu też mam szczątki, ale nie ma nic. Dobra. Ty, a ma... To mamy iść prosto. Wejść do kanału? To tutaj. Albo do. Przypadek. Co to jest lotnisko w ogóle? Ty! Wyś... Już wejdzie do kanału? Się skończy gula, o kurwa. A, to mogę jeszcze wyjść! Dobra. Dobra, to zanim dalej pójdziemy. No właśnie, i tutaj niestety musimy zakończyć. Ale to trochę nie mam niestety niczego. Oprócz krosmynku to mogę chętnie coś zrobić. I wierzba, oczywiście wierzba mi się jeszcze przyda. Ale zrobię tak trzy, żeby nie było. Więc jak drzewa działania trucizny. Dobra, krosmyn, pustyk, powój, pocałunek. Pełnia. Zwiększasz na dzień... O! Znacznie zwiększa masę liczbę punktów zwrotności? Eliksir? A chyba chodzi o to. No to tutaj mi brakuje do nowego, więc... Prześpijmy się! I już to twoje 20 minut. Na razie nad tym zakończymy. Tutaj chociaż jest tutaj to, ale... Tutaj na razie zakończymy i oczywiście czeka nas niezła szarówka. Dobra, to widzimy się w kolejnym odcinku. No to cześć i pa pa.